Mam nadzieję, że dzieci dadzą z siebie wszystko, tak? Będziecie pięknie występowały dla mamy, dla taty, dla babci. Brawo dla idzie nas! Idzie nas! Przedszkole! Pani Ewy, zaprosić, ponieważ sponsorem wszystkich dzisiejszych nagród dla dzieciaków, dyplomów, maskotek, soczków jest właśnie Rada Osiedla. Bardzo serdecznie dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Pani Ewo, i tu na ręce pani chciałabym złożyć dyplom i serdecznie. Będę pasowała. Ja będę pasowała, pani będzie wręczała upominki, pani Ewo. Gratuluję ci, Oliwciu, na przedszkolaka dzielnego i odważnego. Gratuluję. Gratuluję. Kornelciu. Kochani, misiaczku. Proszę bardzo, przytulankę. Proszę bardzo, Kornelka. Witam cię w nowym pięknym dniu. Dzisiaj mama mnie załatwiła z samego rana. Znaczy, załatwiła mnie w tym sensie, że przyjechałem na umówioną imprezę. Oliwka miała ślubowanie, tak? To się nazywa? Pasowanie. Pasowanie, ślubowanie w przedszkolu. No i jestem na sali, pani dyrektor wchodzi, no i mówi o tym, że ja będę, że będzie osoba z YouTube'a i czy mogę nagrywać. Znaczy, bardzo dobre to, co mama zrobiła, to super, bo załatwiła, rodzice wszyscy wyrazili jakby zgodę publicznie, ale wiesz, a ja miałem tylko zdjęcia jakieś zrobić, ja przyjechałem tylko, żeby zrobić zdjęcia Oliwce, tak, no, tak myślałem, no nie? Natomiast bardzo dobrze to było załatwione, także fajnie. Byłem zaskoczony, bo nie wiedziałem, później ja też coś powiedziałem, że nazywa się Marcin Mazur, tak? Tak, i chyba przedstawiłeś się. Przedstawiłem się. Ale tak, czyli było załatwione profesjonalnie i szybko. To jeszcze nie raz cię zaskoczę. No na pewno. Przyszedłem do pracy i robię mały remont. Tak jak, nie wiem czy wiesz, pamiętasz, wcześniej były te dwie ściany. Jedna płyta, druga. Te są przymocowane. Ta nie jest przymocowana. Tutaj były biurka, ja te biurka zostawiłem pod spodem i położyłem trzecią płytę. I teraz, co chcę tutaj zrobić? Prawdopodobnie chłopaki będą różne rzeczy nagrywać. Miała być narzędziownia, czyli miała być tutaj narzędzia, ale na razie się z tym wstrzymuję i tutaj zrobię właśnie taki pokój, gdzie chłopaki będą zimą mogli coś tam sobie nagrywać. A jednocześnie, zobacz co znalazłem, czyli kiedyś kupowałem, nie wiem, tych koszulek różnych kupiłem, youtuberów z 8. Chciałem zobaczyć jaka jest jakość, ale stwierdziłem, że ta w ogóle, tą teraz rozpakowałem. Czyli ta jest nówka. No i wiesz, chciałem przetestować, może jakiś filmik nagrać, że tam sprawdzam i tak dalej, prania i takie różne rzeczy. Ale zobaczyłem, że to i tak jest wszystko po prostu chińska produkcja koszulek. No może, no tak, chińska produkcja, ale firmy są też z Europy, żeby nie było tak, że to jest made in China. Ale wyprodukowane są w Chinach, więc jakość była ich podobna. I stwierdziłem wtedy, że nie, odpuszczam, bo to nie jest jakby marka własna. Nie? Ja wtedy poszedłem w Polsce, szyłem, ale to koszty produkcji w Polsce są po prostu bardzo, bardzo drogie. Jeszcze rozłożyłem zielone tło, bo dzisiaj z Marcelem będziemy nagrywać Brawl Stars. Marcel, tylko posłuchaj, jest jeden problem. Aha. Widzisz jaki problem? Aha. Masz zieloną bluzę i niebieską koszulkę. Ja nie wiem czy ta nie... Wiesz o co chodzi? Na green screenie, że się wytnie. Marcel jeszcze... Czekaj. O ja! To się odkleja. Dobra. Nie wasz się. I Marcelowi założyłem koszulkę ze sklepu. Nie chodził w niej. A podobała ci się, tak? Bo to jest snowboardzista. No dobrze. W cenie jest w Mazur Show w rozmiarze 128 stopni. Cena? No. Marcel poszedł zjeść, a ja szukam. To mam, czyli Hero 7. A ja szukam. To jest 8. Nie, 7. Jezus, 7. Pojadłeś? Chodź, teraz idziemy coś kupić. Na zakupy idziemy. Co? I kupiłem sobie. Zdrowe. Teraz? No. Nie, też sobie. Cięż? Ta jest... 2200. 2200?
Co ty masz? Bo to jest wersja rozszerzona. Z tym dodatki są jakieś, widzisz? To chyba nie 1900. Dlaczego to jest tak ciężkie? No. No tak, a teraz nie mam tak, jak widzieć pana. To jest dla ciebie też. No tak, no jasne. Dziś 11. Nie, właśnie. Nie ma 11. Chodź. A teraz szybciutko z Piotrkowa przenosimy się do wiatraka. Będziemy dzisiaj spać w tym wiatraku. W środku. Mam nadzieję, że jest ciepło. A tak wygląda w nocy z tej strony. Duchy. Mam nadzieję, że nie będzie straszyć dzisiaj. Chyba, że to ja będę straszyć. Tak wygląda wiatrak w środku. Tutaj jest moje łóżko. Moje sprzęty. Raz, dwa. Słuchawki. Właśnie, może powiem coś o tych słuchawkach. Słuchaj, jest aktualizacja. Sony wprowadziło nowy system 360. Sony 360 Audio Reality. Polega to na tym, że poprzez aplikację w telefonie musiałem zrobić zdjęcie jednego ucha, a później drugiego. W ogóle zrób sobie z ciekawości, bo moje są dwa zupełnie inne. I na podstawie ucha była analiza, nie wiem jak to jest właśnie, dźwięku, jak może się on rozprzestrzeniać, żeby był taki bardziej przestrzenny. I faktycznie jest różnica. Musiałem zainstalować, bo mam Spotify'a, ale chyba Deezer, coś takiego jest. 360 Deezer. Typowo muzyka właśnie pod te słuchawki, pod ten dźwięk. Nie może nie słuchawki, tylko pod ten dźwięk. Że on jest dookoła po prostu cały, wiesz, fajnie słychać, super. Na razie jest mało muzyki, dużo jest jakiś taki folk, nie folk. Na trąbkach co grają, nie stare amerykańskie, jakieś tam do lata 20. To na razie jest mało tej muzyki. Jest fajny dźwięk, ale mówię, jako ciekawostka, żeby był badany, to po prostu moje ucho lewe i prawe. Także to jest nowa jakość, jeżeli chodzi o 360 Audio Reality. Walki. Dobra, Marcel, jedziesz na basen? Tak? Mati też? Też jadę! Też, Michalina, jedziesz? A ja zostaję i będę w tym wiatraczku. Zostaję, będę montować film. Tylko ekipa jedzie. Aha, ja zostaję, Kasia i Miłosz chyba też, bo dzisiaj Miłosz miał WF, już nie chce iść na basen. Jutro pójdziemy. Ale zimno, chyba jeden stopień jest, albo dwa. Wiesz? No. Żebym nie spadł tylko. O, tu jest chłodniej. No bo tu nie ma kaloryferów. I dlatego. Co? Tu jest tak gorąco. Na dole, nie? Bo tutaj na dole jest toaleta. A tam właśnie jest na górze. Próbujemy inny skład atmosfery. Patrz. Bliższy Ziemi w proterozoiku niż Marsowi dzisiaj. To dla mnie dzięki. I proszę. No to teraz chwilkę porozmawiamy o kamerkach. Akurat okazało się, bo będziemy na basenach, jutro pójdziemy. Znaczy ja będę jutro, Marcel już poszedł. Kamerki. Ta jest GoPro chyba 6 czy 5. Tutaj mam GoPro 7, która była wyposażona w stabilizację HyperSmooth, tak jak ona się nazywa? HyperSmooth. A w tej w 8 jest HyperSmooth 2.0, gdzie jest jeszcze lepiej. Ja w 7 byłem zachwycony dźwiękiem i właśnie tą stabilizacją. Ostatnio nagrywałem trening swój, jest wrzucony film. Mamy teraz 8, gdzie jest dodatkowo właśnie strip, czyli na głowę. Ostatnio używałem na treningu. Jest bateria, karta pamięci. Zresztą dobra, otwieramy, co? Zobaczymy. Tak się zastanawiałem, gdzie to wszystko jest schowane. A jednak udało się to spakować. A to jest statyw. Jakiś malutki musi być. Widzisz, jest karta pamięci nawet. Dwie baterie, czyli jedna dodatkowo. No ale tutaj chyba taki statyw powinien być. Chyba, że to jest to? Tak, to jest to. Ludzie! Wiecie, która jest godzina? Nie. Która? Dlatego wyjdź. Już po drugiej w nocy jest. Out! Tutaj się zrobię jakieś wideo nagra. Dobranoc. No, nareszcie. Dobranoc. Dobra.
co?